Strefa Chwały to dla nas jest taka przestrzeń rodzinna, bo już opowiadałam, że jeździliśmy z zespołem, z Kaną, na strefę od 2005 roku. I to jeszcze w tych czasach było takie spotkanie muzykantów, muzyków i byli wyłącznie muzycy. I my wtedy jeszcze nie umieli grać, śpiewać. I kiedy pierwszy raz zagraliśmy na strefie, to Polacy bardzo nas po prostu zachęcili grać i robić swoją muzykę. I robić jej z takimi ukraińskimi, naszymi narodowymi motywami. I dla nas młodych to było takie super wskazanie na drogę. I tego posłuchaliśmy i przez 20 lat robiliśmy właśnie uwielbienie w naszym takim ukraińskim stylu, co bardzo mocno dotykało serc Ukraińców. I o to chodziło, bo dla Was, dla Polaków to jest takie coś ciekawe, a dla nas to jest bardzo takie mocne, to co odbieramy i rozumiemy same najlepsze, nie? I z tej strefy w Ukrainie zaczął się taki chrześcijański ruch muzyczny. Bardzo mocno. Powstali dużo zespołów, bo wzięli od Was trochę tego, co Wy tutaj robicie. I zrobili teraz w domu. I zrobili dużo, na tak naprawdę. I nasza muzyka chrześcijańska, ukraińska zaczęła się tak naprawdę od strefy, od New Life'ów. I to już relacje 20 lat. Już przyjeżdżamy tutaj jak do domu, jak do rodziny. Znamy dużo tych starszych muzyków i naszych rówieśników, którzy teraz też mają swoje dzieci. To jest taki no, bardzo mocny związek. Ja myślę, że to tam Pan Bóg tak nas połączył i zrobił z tego coś niesamowitego. Cześć, jestem Ania. Jestem pracownikiem Uniwersytetu w jednym z miast na Podkarpaciu. Obecnie pracuję w projekcie humanitarnym, wspomagam pracę medyków w ewakuacji medycznej pacjentów z Ukrainy. Strefa Chwały to jest taka moja strefa dobra. To jest takie miejsce, gdzie mogę podładować trochę moje akumulatory na to, żeby wrócić do pracy we wtorek z uśmiechem i jakoś dawać to ciepło i dobro tym ludziom, którzy na to zasługują. Wiem, że mają bardziej przechlapane niż ja, więc w którymś momencie, kiedy łapię doła, to po prostu staram się znaleźć i wyważyć to. Czy to, czym się dołuję na co dzień, jest naprawdę warto tego, żeby zostawać w tym smutku. Więc ta strefa to jest takie miejsce, gdzie po prostu zbieram i ładuję tą energię, żeby być w stanie się nią dzielić dalej. Chcę powiedzieć parę słów o takiej naszej historii, jaka jest teraz nie za bardzo łatwa. Chociaż ostatnio w ogóle nie jest wszystko łatwo w naszym kraju. Bo ostatnio walczymy za prawo mieć swój kraj, żyć w nim, rozmawiać po ukraińsku, rozmawiać z dziećmi na swoim języku. I właśnie kiedy rok temu, trochę więcej, jak zaczęła się nasza ta straszna wojna z Rosją, kiedy normalnie, spokojnie spaliśmy w domu, nagle usłyszeli, że coś tam się dzieje na zewnątrz. Wybuchy, rakiety przylecieli do naszego miasteczka i jeszcze przed tym zdecydowali z mężem, że jeżeli coś, to zabieramy dzieci i uciekamy. I właśnie to zrobiliśmy, bo była taka cała niewiadomość, co dalej w ogóle w ten moment. I pojechaliśmy tutaj do Polski i przez pół roku żyliśmy tutaj z dziećmi. Generalnie nasza praca polega na tym, że pacjenci, którzy są ewakuowani z zachodniej Ukrainy, z centrum w Lwowie i okolicach, z różnymi urazami, przeważnie są osoby z takimi urazami, których nie spotyka się u nas w szpitalu, czyli porywane ręce, nogi, brak oczu, brak części twarzy. Nie są to typowe urazy, które możemy zaobserwować u nas w szpitalach. Są transportowane dalej na zachód, do krajów Unii Europejskiej w celu zaprotezowania, dalszej rehabilitacji. No też można powiedzieć, że jakby zapewnienia im jakiejś jakości życia. W końcu zdecydowali, że wracamy do domu. Wracamy do domu i przyjechali w sierpniu.
I to była w ogóle inna rzeczywistość, nie to, co zostawili. Teraz, jak jesteśmy w domu, najpierw odczuli, że jest po prostu z tęsknoty, że jest u nas doma życie, że mamy jedzenie swoje, mamy swoich ludzi, swój język. To było bardzo przyjemne dla nas, ale bardzo straszna ta cała sytuacja dookoła, bo codziennie mieliśmy alarm z tego powodu, że rakiety idą w nasze miasteczka burzyć różne domy, zabierać różne życia. I wiemy, że teraz nasze życie wygląda trochę tak jak los. Przeżyjemy noc, czy nie przeżyjemy noc, czy polecie do nas, czy nie do nas. Ale to jest nasz wybór, zostać się w domu, bo chcemy mieć te relacje z naszymi przyjacielmi, z ludźmi z domu, z Ukrainy, odbudowywać nasz kraj. Kilkaset osób przez te ostatnie 10 miesięcy, każda osoba to jest jakaś inna historia, bo to może się zlewać w jakąś taką wielką, anonimową masę. Natomiast te osoby, z którymi mam do czynienia, pamiętam te pierwsze transporty, pamiętam te pierwsze osoby. Ja uczyłam kiedyś studentów na uniwersytecie i te dziewczyny, tych chłopaków, których odbierałam jako pierwszych pacjentów z pourywanymi nogami, rękami, oni byli w wieku moich studentów, którzy nie wiem, szli na pierwsze piwo, mieli pierwszą randkę. Te dzieciaki, czy ci młodzi ludzie po prostu nie mieli takich problemów. Dla nich po prostu problem było to, że po prostu walczyli o ojczyznę, o to, o takie wartości, które naprawdę wyznawali, były dla nich ważne. Były rodziny, w sensie czteroosobowa rodzina, taka jak moja, nie? Rodzice, mama, tata, dwójka dzieciaków, 7, 12. Chłopczyk z urwaną nogą wszedł do lasu, nadepnął na minę. Tata chciał go ściągnąć, żeby się nie wykrwawił, urwał mu drugą nogę, więc w takiej czteroosobowej rodzinie dwóch chłopaków, dwóch mężczyzn, którzy byli bez nóg, jechali dalej na zachód. To nie byli ludzie, którzy się skarżą. To byli ludzie, którzy po prostu wiedzą, że mają jakąś jasną wizję tego, że szukają pomocy. Więc to, na co chciałam zwrócić uwagę, to jest to po prostu, że to jest jakaś taka historia, którą powolutku zapominamy. Ona się staje taka, do której możemy przywyknąć. Natomiast to jest jakiś tam dramat poszczególnych osób, konkretnych ludzi, który dalej trwa. Teraz ja widzę, że jest taki czas, gdzie bardzo mocno widać, gdzie jest dobro, gdzie jest złe, gdzie jest prawda, gdzie jest kłamstwo. I nasze ludzie nie mają teraz w ogóle ani czasu, ani możliwości wybierać coś między. Jest albo czarne, albo białe. I to jest taki przez ból, przez śmierć, przez to wszystko, to jest bardzo dobry taki filtr dla tego wyboru. I jest wielu prawdy w tym wszystkim. I ja uważam, że to jest trochę tak bardzo podobne do Bożej rzeczywistości, bo ludzie odkrywają w sobie takie najlepsze cechy. Widać, kto jest człowiekiem z wielkiej litery, a kto nie jest człowiekiem. Myślę, że to jest wspólne doświadczenie tego narodu i tak patrząc nawet na dzieci, na młodzież, na harcerzy, którzy gdzieś tam przerabiają, nie wiem, różne materiały takie spożywcze na batony dla wojska, odlewają te lampki, które gdzieś tam pomagają tym chłopakom przeżyć w tych okopach, w tych warunkach, które tam mają. To jest coś takiego, co jednoczy. Czyli każdy z nas może mieć jakiś malutki wkład w to, że ta sytuacja ogólnie po prostu jakoś pójdzie do przodu, czy będzie przynajmniej bardziej znośna. Tak teraz dziwnie wygląda wszystko, bo wczoraj właśnie opowiadałam o tym, że stoimy na modlitwie, wszyscy mówimy o Bożej radości, o warunkach, gdzie wybierasz Pana Boga, gdzie ufasz Jemu, gdzie ufasz Jemu swoje życie, a to nie jest tak prosto w naszych warunkach. To w ogóle inna rzeczywistość i inne wybory. I ufać Panu Bogu, kiedy możesz umrzeć dzisiaj w nocy, to nie jest tak łatwo. A z innej strony to jest bardzo łatwo, bo nie masz innego wyboru w ogóle. Ta walka teraz u mnie w domu to jest walka za prawdę, nareszcie. Bo kiedyś to musiało prosto wydarzyć się. Teraz jest taki dla naszego pokolenia bardzo mocny czas, bardzo prawdziwy czas wybrać dobro, wybrać prawdę. I ja wiem, i znam to na 100%, że prawda nas uwolni.
I jeżeli w to zaufa cały świat, zaufają inni ludzie, prezydenty, kraj, to dobro zwycięża. Wiara to jest coś, co na pewno daje im nadzieję, daje im siłę do tego, żeby przetrwać. Do tego, jeżeli nie mają już sił tak fizycznie, żeby po prostu walczyć o ten każdy kolejny dzień, o siebie. To nie jest łatwe doświadczenie, być tam codziennie i być świadkiem cierpienia i towarzyszyć tym ludziom w tym, co przeżyli. Ale to, co widzę, to jest taka nadzieja na to, że to, co mamy tu, teraz, tu i teraz, tu w Polsce, jest ogromną wartością i po prostu, żeby być za to wdzięcznym. Za to czyste niebo, że każdy startujący samolot to nie musi być jakaś tam prognostyk tego, żeby spadną jakieś bomby. To, że mogę się napić ciepłej kawy, pójść z moimi dzieciakami na spacer, że mam tak wiele. Mimo, że tak na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jeszcze tyle brakuje,